Przechodzimy do punktu 4 porządku obrad. To jest upoważnienie zarządu dzielnicy 6 do wydawania opinii o zastępowania z wnioskami, druk nr 304. Uchwała w sprawie upoważnienia zarządu dzielnicy 6 do wydawania opinii oraz występowania z wnioskami. Paragraf 1. Upoważnia się zarząd dzielnicy 6 do wydawania opinii oraz występowania z wnioskami, o której mowa w paragrafie 4 punkt 4 i 5 statutu dzielnicy 6 w terminie od dnia 13 grudnia 2013 roku do dnia 3 stycznia 2014 roku. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Zarząd zwraca się z prośbą do Rady Dzielnicy 6 o udzielenie upoważnienia do wydawania opinii oraz występowania z wnioskami w celu zapewnienia prawidłowego działania dzielnicy w okresie ferii świątecznych. Ktoś my z Komisji Rewizyjnej. Mam pytanie, jaka opinia Komisji Rewizyjnej była? Negatywna. Odnosi się tylko upoważnień. Dobrze, dziękuję. Szanowni Państwo, otwieram, znaczy jeszcze tak, ja sobie tutaj ten. Zarząd nie opiera się, jeśli Państwo przegłosujecie, powiedzmy, oczywiście ten projekt uchwały, zarząd nie będzie tym zmartwiony, podkreślam to zdecydowanie. Niemniej jednak, no, muszą się Państwo liczyć, że jeżeli przyjdzie do zaopiniowania jakaś sprawa, a w ciągu 14 dni powinno się wydawać opinię, przynajmniej na takim ostrym stanowisku stoi Wydział Architektury i Urbanistyki. No, będzie potrzeba zwołania sesji albo nawet Wigilię, albo między świętami Nowym Rokiem. Decyzję pozostawia zarząd Państwu. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę. No więc ja po raz kolejny chciałbym wyrazić negatywny stosunek do tego typu narzędzia, jakie pan zarząd i pan przewodniczący przedstawia. No, ja chciałbym podać tych szczęśliwych, którzy mają tak długie ferie świąteczne. Jak dobrze wiemy, w tym okresie od 13 grudnia do 3 stycznia przyszłego roku ustawowo mamy 3 dni wolne. Nie bardzo rozumiem, czym ta sytuacja jest wyróżniająca się od normalnej sytuacji. Pan przewodniczący Przewodniczący powiedział, że jeżeli przyszłaby opinia, no to mamy taką sytuację co miesiąc. Spotykamy się między co miesiąc i zawsze się może zdarzyć taka sytuacja, że mamy 2 tygodnie na przeczytanie opinii. Wolny jest 1 tydzień świąt, 2 i jak rozumiem 1 styczeń. Skąd takie ekstraordynaryjne narzędzie? Nadal nie rozumiem. Ja panu to wytłumaczę. Przez te ostatnie, nie wiem, 20 lat to radni zawsze prosili zarząd o to, żeby przyjął na siebie barki w tych sytuacjach takich, czy okresu wakacji, ze względu na okresy urlopowe, czy w okresie ferii zimowych, czy też przerw świątecznych. I zarząd wychodził naprzeciw, że tak powiem, prośbom radnych. Jeśli mówię coś nie tak, to bardzo bym prosił pana chociażby Jurka Kopacza, który ma jakieś wieloletnie tutaj doświadczenie. Zarząd się nie opiera i to wcale nam ani nie utrudnia, ani nie ułatwia, a wręcz przeciwnie, powiedzmy nawet może i więcej pracy będzie. Także my się tu nie opieramy. Decyzja należy do Państwa i tyle. Bardzo proszę. Ja może tylko do tych 3 dni niby ustawowych. No. Ustawowo są 3 dni, ale jak wszyscy wiedzą, kto weźmie urlopu 7 dni, będzie miał 17. Z tego co wiem, w większości zakładów, które nie są w ruchu ciągłym, większość pracowników z tej okazji skorzysta. Bardzo proszę, oczywiście. Ja się chciałam tylko panie przewodniczący zapytać, czy pamięta pan, ile razy się zdarzyła taka sytuacja w przeciągu ostatnich 7 lat, czyli 2 kadencji, które akurat ja pamiętam, że była taka potrzeba, że musieliśmy zwoływać sesję częściej niż raz w miesiącu. Bo wygląda na to, że jakoś tak dziwnie, właśnie akurat w takim okresie śmiesznym, jak teraz świąteczno-noworocznym, na pewno się taka sytuacja zdarzy, że tą sesję trzeba było wyzwołać. Więc pamięta pan może w przeciągu tych 7 lat, ile taka sytuacja miała? Nie, pamiętam, ale może no bo ja pamiętam. Raz. Proszę, to proszę raz, powiedzieć. Panie przewodniczący. Raz było to bodajże w lipcu, kiedy zapomniał pan o jednej uchwale, że nie ma takiej potrzeby. A jest cała masa rad dzielnic, bo cała masa, no 18, bardzo dużo rad dzielnic, bym powiedziała, które zwołują sesję i 3 razy w miesiącu, jeśli jest taka potrzeba, ponieważ
to radni powinni decydować o tym, czy taka uchwała będzie podjęta w tą czy w tą stronę, a nie często, gęsto trzy osoby z zarządu, z czego trzy jeszcze nie dostały ani jednego głosu w wyborach, w związku z czym trudno jest powiedzieć, że mają jakieś uprawnienia do reprezentowania wszystkich mieszkańców, prawda? Więc wydaje mi się, że naprawdę nie jest to problemem, żeby było kworum na ewentualnie zwołanej w trybie pilnym sesji w przeciągu tego okresu. Bo na przykład ja się nigdzie nie wybieram. Myśmy twierdzili, że 11 osób by się zebrało, to też się nigdzie nie wybiera. I gdyby przyszła taka potrzeba, to spokojnie przyszlibyśmy na tą sesję. No i ja pani zdanie też podzielam, też się nie ubieram. Zarząd wychodzą naprzeciw radnym, bo przygotowała taki projekt uchwały, rada zadecyduje. Czy ktoś jeszcze chciałby dodać do tej sprawy? Nie widzę. W takim razie kończymy dyskusję. Zamykam obrady nad tym punktem porządku obrad. Przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę, kto z panów radnych jest za odpowiedzią i bardzo proszę o podniesienie ręki do góry. 10 osób. Dziękuję. Kto jest przeciw? 6 osób. Dziękuję. Kto się wstrzymał? 3 osób. Na podstawie głosowania stwierdzam jednoznacznie, że Rada 96 przyjęła uchwałę.